Witajcie kochani. Dzisiaj porozmawiamy o cierpliwości przy realizacji naszych celów. Czyli dlaczego jest tak, że pracując z afirmacjami, wizualizacjami, oczyszczaniem aury i wszelkiego rodzaju technikami magicznymi, dlaczego może zdarzyć się tak, że przez dłuższy czas efekt jest niewidoczny? Bardzo często przyczyną takiej sytuacji jest brak cierpliwości i brak zaufania wewnątrz, w waszym sercu, w to, że wasze prośby zostaną wysłuchane, to, że wasze życzenia, które wysyłacie do wszechświata, że one się zmaterializują w możliwie szybkim czasie. Jak to jest? W mądrości hawajskiej jest taka opowieść, która mówi o tym, że jeżeli rybak wybiera się na połów i niecierpliwie cały czas sprawdza, czy już coś wpadło do jego sieci, jest zdenerwowany, niespokojny, czy też uda mu się coś złapać tego dnia, to na pewno wróci do domu i będzie miał puste sieci. Ponieważ mądrość hawajska jest bardzo symboliczna, to ten przykład, którego ja osobiście nie popieram, bo wiecie, ja jestem weganką i wszelkie techniki łapania ryb są mi obce, ale tutaj chodzi o symbolizm. Czyli jeżeli wy wysyłacie do wszechświata wasze życzenia, wasze afirmacje, na przykład piszecie codziennie, że chcecie coś osiągnąć, a jednocześnie jesteście niecierpliwi i cały czas patrzycie, czy już to się zmaterializowało, czy kiedy to się wreszcie zdarzy, kiedy wreszcie zostanie osiągnięte to, czego pragnę, to sami jak gdyby niszczycie efekt waszej pracy. Ponieważ w świecie tym duchowym jest tak, że zawsze otrzymujecie to, czego pragniecie, o czym myślicie. Czyli jeżeli wy niecierpliwie sprawdzacie, czy już coś zostało osiągnięte, oznacza to, że wewnątrz, podświadomie, wątpicie w to, czy to się uda. Bo jeżeli bylibyście pewni, że wasze życzenie wysłane do wszechświata w formie afirmacji, w formie wizualizacji zostało przyjęte i zostanie zrealizowane, to mielibyście tą cierpliwość, aby czekać na ten efekt. Bo bylibyście przekonani, że Wszechświat, ta siła wyższa wie, w którym momencie ma ta realizacja nastąpić. I dlatego ja zawsze proszę was o to, aby koncentrować się w 100%, nie ślęczeć na komputerze, nie pisać do mnie tysiąca maili, bo gdy wykonuję dla was pracę, ja nie mam czasu, aby usiąść i odpisywać na tysiące pytań. Te pytania wskazują tylko, że wy jesteście niepewni, że wy jak taki niecierpliwy rybak cały czas wyciągacie sieci i znowu je wrzucacie. I wyciągacie i znowu je wrzucacie. I to może tylko i wyłącznie opóźnić efekt danej pracy. I tak samo w waszym prywatnym życiu. Gdy wy cokolwiek robicie, jakąkolwiek afirmację, jakąkolwiek wizualizację, zaufajcie w to, że siła wyższa przyniesie wam to, o co prosicie. Bo wówczas wy przyspieszacie ten efekt i on nastąpi bardzo, bardzo szybko. A jeżeli wy będziecie cały czas wyciągać sieci i sprawdzać, czy już wasza afirmacja działa, to na pewno ten efekt zostanie opóźniony. Moi drodzy, jeżeli cokolwiek chcecie w waszym życiu osiągnąć, to są takie podstawowe zasady. Pierwsza z nich to jest systematyczne oczyszczanie swojego własnego ciała. Druga zasada to jest koncentracja na tym, co chcecie osiągnąć. Czyli na tym, co chcecie, aby w waszym życiu się zdarzyło. Następna zasada to jest systematyczność, czyli systematycznie, codziennie, co 2 dni, co 3 dni wy wysyłacie to życzenie, ten obraz do wszechświata, czy przy pomocy afirmacji, wizualizacji, czy jakiejkolwiek innej techniki magicznej, czy rytuału magicznego. I następna, ostatnia zasada to jest cierpliwość i zaufanie. Cierpliwość w to, że ten efekt, ta odpowiedź tej siły wyższej na pewno nastąpi.
Tego Wam życzę, moi drodzy, samych owocnych afirmacji, wizualizacji, cierpliwości, wytrwałości, ponieważ wszystko w życiu można osiągnąć, cokolwiek chcecie. Musicie tylko tego chcieć, ufać i troszeczkę systematycznie się do tego przyłożyć. Wasza Maria Bukardzik.